Dzisiaj byliśmy w przedszkolu w Łękawicy. Od wielu lat współpracujemy z przedszkolem, organizujemy spotkania edukacyjne dla dzieci. Często robimy je w ramach projektów różnego rodzaju, m.in. z budżetu gminy czy z FIO. Opowiedziałam dzieciom o pszczołach, jakie zadanie pełnią w środowisku, ale również mogły same stworzyć świeczki z węzy pszczelej, również miodu spróbować. Myślę, że na to najbardziej dzieci czekają, żeby spróbować słodkiego miodu. Prowadzimy zajęcia w przedszkolach, żeby edukować dzieci. W ramach tych zajęć chcemy uczulić je na temat pszczelarstwa, ekologii, pszczół przede wszystkim i innych zapylaczy, po to, żeby wiedziały, jak ważną rolę pełnią pszczoły i inne zapylacze. Chcemy, żeby wiedziały, że dzięki pszczołom mamy owoce, mamy warzywa, mamy ubrania i to pszczoły sprawują bardzo ważną funkcję w naszym środowisku. Pojawiły się razem z roślinami kwitnącymi wiele milionów lat temu i są z nami do dzisiaj. I jeżeli pszczoły wyginą, ludzkość również będzie na skraju wyginięcia, ponieważ braknie nam przede wszystkim jedzenia.